Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam na sesji piątkowej. Także ostatnia sesja tego tygodnia, 16 dzień września. Wchodzimy w drugą połowę miesiąca i tak naprawdę zaczniemy sobie od wykresu złota, bo tu z przetupem wchodzimy w tą drugą połowę miesiąca. Mamy wybicie wsparcia, o którym wspominałem w dniu wczorajszym. No, nie jest to nic nowego oczywiście, jeżeli chodzi o ten poziom, bo już tutaj od dobrych kilkunastu miesięcy nawet spoglądamy na ten poziom, bo to jest dołek, który się pojawił w pierwszym kwartale jeszcze 2021. Później był to później w drugim półroczu, czyli trzecim kwartale. W ostatnim czasie to był dołek z sezonu wakacyjnego, z lipca, połowa miesiąca. I teraz wrzesień, tak naprawdę drugą połowę miesiąca rozpoczynamy od wybicia tego wsparcia. Tutaj wspominałem o tym, że bardzo prawdopodobne jest to, że teraz to kolejne podejście, jakie się pojawia, to już będzie podejście decydujące i tutaj ten poziom cenowy 1680 dolarów za uncję możemy z przytupem, z hukiem na złocie wybić, tak też to w dniu dzisiejszym się dzieje. Jeżeli chodzi o scenariusze takie, szukamy czegoś na pewno lokalnie, tak, no bo mamy sesję piątkową, spróbujemy coś bardziej docelowego, takiego w ujęciu bardziej lokalnym. No ciężko powiedzieć, żeby to był interwał 5-minutowy, bo na początek to mierzenie wykonuje aż z tygodniówki. Natomiast docelowy poziom, jaki tu nas będzie tutaj interesował, jest zdecydowanie osiągalny tutaj podczas tej sesji dzisiejszej. Może z H4 to będzie lepiej widać. Pomiar ostatniej fali wzrostowej, ostatniej korekty wzrostowej, tak naprawdę 21 lipiec, 10 sierpień. Natomiast docelowy poziom, jaki tutaj się pojawia na horyzoncie, coraz bliżej już wydaje się być, jeżeli chodzi o wycenę na złocie. Tą strefę na pewno sobie usuniemy w ramach biegu nowości, jakiś powrót jeszcze może tam być. Natomiast obecnie interesuje mnie poziom cenowy związany tutaj z mierzeniem zewnętrznym 127,2 FIBO. Dokładny kurs 1647. 1648 dolarów za uncję na złocie, tak? Patrząc na obecną wycenę, no to jest około 8-9 dolarów, więc biorąc pod uwagę tą zmienność z ostatnich dni, no to jest spokojnie poziom do zaksięgowania na tą sesję dzisiejszą. Pomimo szerokiego mierzenia, no to tutaj przygotowałem dla Was scenariusz, który zdecydowanie może być do rozegrania w dniu dzisiejszym. Wszystko zależy, czy też będzie próba obrony. Trzeba zobaczyć tutaj wyraźne. Trzeba zwrócić uwagę tutaj na wyraźne wyhamowanie i wtedy gdzieś ewentualnie dopiero podejmować decyzję pod zagranie na korektę wzrostową. Tutaj wiadomo, że zawsze to zagranie przeciwtrendowi obarczone jest większym ryzykiem, także tutaj liczymy na wyraźne potwierdzenie, zanim zdecydujemy się strefę rozegrać. Dobrze, lecimy sobie dalej. Jeszcze rzut oka na USDPL. No tutaj niewiele się wydarzyło w ostatnich dniach. Mieliśmy odbicie od 6,18, także nie będziemy tutaj wnikać na zakończenie tygodnia. Otworzymy sobie nowy tydzień z analizą na wykresie z polską walutą. A przechodzimy sobie dalej do wykresów par walutowych, tutaj głównych par walutowych przede wszystkim, bo mamy parę walutową USD, JPY, czyli UIKA, jedną z trzech głównych par walutowych właśnie. Jeżeli chodzi o perspektywę na interwale 4-godzinowym, nic tutaj się nam nie zmieniło. Pozostajemy z tym poziomem FS100 wyznaczającym wsparcie 141.00, 141.10. Natomiast szukając czegoś tak naprawdę na dzisiaj, tak, no bo widzimy, że ten poziom jest tak oddalony, że nie jest to możliwe, żeby była szansa na rozegranie strefy FS100. Tu musiałoby coś mocno nieoczekiwanego się wydarzyć. Ostatni swing, dynamiczny swing wzrostowy, jaki możemy sobie pomierzyć od 13 do 14, tak naprawdę września, więc to jest perspektywa obecnego tygodnia, sesja wtorkowa i środowa. Co w międzyczasie się wydarzyło? Zrzucenie wcześniej na 61,8, drobne odreagowanie, natomiast tak naprawdę pojawiło się wyjście, drobne naruszenie, wyjście dołem. I z racji tego, że tutaj nie potrzebujemy oczywiście jakiejś super precyzji w strukturze X, A, B, C, D, jeżeli chodzi o punkt B, to możemy spokojnie sobie tutaj potraktować ten scenariusz pod układ harmoniczny z punktem B w okolicy 6,18, z punktem D na wysokości 7,86 lub 8,86, w zależności od dodatkowych potwierdzeń. I powiem szczerze, że ten obszar w okolicy 142,30 a 142,00 mocno nacechowany jest tutaj popytowo, przede wszystkim z uwagi na tą świecę wybijającą, tak? Zobaczcie, to świeca z 13 września, czyli z sesji wtorkowej bardzo mocny popyt tu się pojawił. Jeżeli w tych rejonach pojawi się kurs UIKA,
no to powinien być bardzo mocno broniony przed dalszymi spadkami, więc do zapamiętania te okolice 143, przepraszam, 142.30 i 142.00. Przechodząc dalej, GBP USD, tutaj w końcu jest wybicie tego wsparcia, rynek tutaj mocno gdzieś oscylował w tych granicach, natomiast amerykański dolar w ostatnich godzinach dosyć wyraźnie zyskuje w stosunku do kabla, a można powiedzieć, że bardzo mocno zyskuje, bo tu w przeciągu 4-5 świet 30-minutowych mamy wyraźnie ponad 100 pipsów spadku, więc tutaj ta dynamika stoi na bardzo wysokim poziomie. I teraz tak, spoglądając na szeroki scenariusz, a tutaj ten szeroki scenariusz jest tak naprawdę bardzo szeroki, bo wybijamy dołki z marca 2020, to jest ten dołek 1.14.00 mniej więcej, czy powiedzmy 1.14.20, tu już jesteśmy wyraźnie poniżej 1.14 i żeby odnieść się jakby w szerokim terminie, no to tak naprawdę przechodzimy już w bardzo dawno niewidziane strefy, więc nie będziemy się mocno zagłębiać, bo dla naszych takich analiz codziennych nieistotne jest, jak dawno był ten dołek, a to było kilka dekad temu tak naprawdę, więc nie będziemy się mocno z tym utożsamiać, bardziej spróbujemy sobie odnieść się do sytuacji bieżącej, tak? Spróbujemy znaleźć sobie tutaj też zewnętrzne mierzenie jako potencjalny target, bo na horyzoncie będzie też 127,2 tutaj tej dosyć szerokiej korekty wzrostowej na kablu. Zobaczmy, czy w zasięgu jest ta strefa popytowa, którą jesteśmy sobie w stanie wyznaczyć. Podobnie jak na złocie, tak i tutaj 127,2 docelowy kurs 1.13.10, 1.13, no może 0.0 to przesada, bo to jest wyraźnie niżej, do zapamiętania 1.13.10, 1.13.15, czyli około 50 pipsów od obecnej wyceny, także biorąc pod uwagę bieżącą zmienność, również ten schemat na kablu może być do rozegrania w dniu dzisiejszym. Co dalej? Euro USD. Tutaj w przypadku ETK, w przypadku głównej pary walutowej nie mamy większych rozstrzygnięć. Ta zmienność jest dużo mniejsza i też brakuje na razie kontynuacyjnych ruchów. Pozostajemy w takim przedziale powiedzmy 1.0040, 0.9935, tak? 0.9930, powiedzmy 1.0040, czyli 100. Mniej więcej 100-110 pipsów tego przedziału cenowego na ETK-u. No i tak naprawdę pozostajemy też z naszą analizą. Nic tutaj nie zmieniam. Cały czas ten zakres pozostaje aktualny. Strefa popytowa tutaj na wewnętrznym głębokim mrzeniu 78,6. FS100 trochę z naruszeniem z uwagi na ten dołek, więc moglibyśmy trochę to zaktualizować, przesunąć na pewno. Więc powiedzmy, że zawężamy się do zakresu tutaj dokładnie 100 pipsów, jeżeli chodzi o bariery, czy to podażową, czy to popytową, chodzi mi o rozpiętość, więc jakby do obserwacji, no tutaj zdecydowanie bardziej na tą chwilę strefa popytowa 0,9930, natomiast zobaczymy, jak ta sesja się potoczy. Na tą chwilę dolar wyraźnie zyskuje, może w stosunku do euro nie aż tak mocno, jak do innych walut, natomiast również ostatnia godzina bardzo mocnych spadków.